No to cześć wszystkim, z tej strony Kazik. Jak widzicie, kolejny vlog na New Hollandzie. Pierwsze co, pytanie do posiadaczy New Hollanda. Czy we wszystkich ciągnikach typu New Holland wyje tak skrzynia? Ciągnik ogólnie spoko. Wszystko spoko, na obornik nie mogę narzekać, fajnie się kładło. Tylko te ramki mnie dziwią, ale utrzymało, wszystko wytrzymało. Okej, dało radę. Ale powiedzcie mi jedno, dlaczego to tak wyje? Jak radio sobie tam włączę, to nie jest źle, ale no do nagrywania nie będę włączał, bo prawa autorskie zaraz zarypią. I ten, no to ja nie rozumiem, czemu ta skrzynia tak wyje. Ogólnie silnika nie słychać, a silnik pięknie brzmi, bo 6 cylindrów to zaraz uchylę szyber dach i wam pokażę, jak to brzmi. Bo to jest coś pięknego. Ale ciszą nie idzie się nacieszyć, bo skrzynia wyje. Poszłem. Poszedłem w roli ścisłości. Teraz ani o słup, ani o drzewo. Dobra, tam przeszedłem, tu przeszedłem. Dobra. Jak widzicie, szybciutko tym sprzętem ubywa. 6 łap gruber. Właściciel tych sprzętów powiedział, że miał pożyczone 4-metrowego grubera i że ten New Holland szedł spokojnie. No 140 koni w 4 metrach. No może i pójdzie, no nie wiem. Tak, skoro tak mówi, to tak było, ale napiszcie mi naprawdę w komentarzach, czy faktycznie te skrzynie tak wyją u was też, czy po prostu w tych T675. Bo no nie wiem, no. Wyje to i to drażni. Ogólnie tur fajna rzecz, ale przy takiej robocie w ogóle niepotrzebny. Najlepiej by było go odjąć w pizdu. No ale skoro już tu rozwalaliśmy, byłem tu na polu i tak miałem to gruberować i tak go to mówi, wiecie, od razu tutaj zgruberuj. Mówię, no dobra, nie ma problemu. No i także wjechał ze mną ten pan, pierwsze 3 okrążenia przejechał. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się chwilę. Oj, mówi, że idzie obczyścić rozrzutnik i jedzie do domu. No i obczyścił, już pojechał. Tam posprzątał ogólnie to wszystko i już go nie ma. A ja sobie dalej tłukę. Muszę trzymać tak 1900 obrotów. Mówi, że najlepiej chodzi, no to skoro tak, no to nie będziemy robić syfu i nie będziemy napierdzielać na wyższych obrotach. O, żebym komuś tu kukurydzy nie połamał. O, czarnozimia. Dołek mokry. Mówię, co mnie tutaj tak zdławiło. Szczerze mówiąc, faktem mógłby być szerszy do niego ten gruberek. Szybciej by mi to ubywało. Zamiast tych 3 metrów teraz bym już miał zrobione 4, no na każdym przejeździe już bym miał dostawu dawno zrobione. A miałem wam pokazać. Nie wiem, czy słychać, czy nie, ale naprawdę mega dźwięk idzie. Z tyłu się robota robi po samą bramę. Jeżdżę sobie. Ciężko określić, ile jest subskrybentów, bo przez 4 tygodnie to was na pewno doszło. Może 15 tysięcy? Nie, no wątpię. Chyba żebyście udostępniali filmiki, no to by było inaczej. Bo jeżeli byście udostępniali tam na dole pod filmem, macie udostępnij, byście te linki udostępniali, to by mi wyskakiwało, kiedy udostępniliście i gdzie to jest. Bym sobie mógł też zobaczyć, gdzie to udostępnione, czy YouTube, czy Facebook. Udostępniając, promujecie jak gdyby mnie. Więc koledzy wasi, którzy też oglądają rolnictwo, to wpadną na mój kanał, może powiedzą, o, coś tam pierdoli, niech wypierdala, nie będę go oglądał, a drugi powie, a fajnie nagrywa, fajnie to robi, dam mu suba. A Kazimierz dopiero będzie się cieszył, bo będzie miał subcie. Dobra.
szerszy gruber, żebym nic nie odstawił. No to udało się nic nie odstawić. Biegi ogarnąłem. Z początku powiem wam, że najgorszym dla mnie, co mogło być w tym ciągniku, były biegi. No bo macie tylko wajchę przód, tył i radź sobie. A wajcha przód, tył, no to tutaj jest AB na dole, CD to są u góry. No i to wszystko trzeba tam przełączać, ładnie kombinować. No ale każdy ciągnik jest do ogarnięcia, do opanowania, więc ja już tego ogarnąłem, także mogę sobie na spokojnie wszystko nim robić. Widzicie, jeszcze kawał mi pola zostało. Może już połowę zrobiłem? Może jeszcze nie. Tu jest staw, tam jest krócej. O, z 2/3 zrobiłem na pewno, jak nie lepiej. Naprawdę. Pierwszy raz, drugi już raz w New Holland u mnie na kanale jest, tydzień temu był, czy nie wiem ile temu, bo nie wiem jak to stawiam. Także na moje to ogólnie fajnie to wychodzi. Po prostu no tak wyszło jak wyszło, trzeba nagrywać na zapad, będziecie mieli, bo no, mówiłem chyba w poprzednim odcinku, że no nie ma czasami jak tego nagrać, bo później jest dopiero gdzie jest filmik. Filmik miał być w niedzielę vlog, a vlogu nie mam. Pewnie zaraz się to uspokoi trochę, bo nie będzie roboty w polu. Znaczy zaraz. Zaraz to będę miał szykowanie pod burak wykopków. Uszykuję burak do wykopków, będzie kopanie, później złożenie liści, liście się skończą. Złożenie liści to będzie znowu... po złożeniu liści będzie co? Będzie... cięcie kukurydzy albo gruberowanie po burakach. No to trochę będę miał jeszcze roboty. O, gnojówki rozlewanie, obornik u mnie, no to jeszcze się narobi sporo tej roboty. Ale to już wypożyczonym tym rozrzutnikiem to jeden filmik nagram tylko u mnie. Jak ten, jak będą u mnie chodziły John Deere właśnie z tym rozrzutnikiem i Mateusz Pronarem prawdopodobnie przyjechać, jak się wyrobił u siebie, bo dzisiaj, to znaczy tak, teraz nagrywam to w piątek. No to oni dzisiaj znowu rozwalają, nie wiem czy mówiłem to już czy nie. Już gubię się w zeznaniach, że tak powiem. Bo ciężko jest to ogarnąć, czy to się mówiło. Bo jak filmik już jest, to wiem, że tam to powiedziałem. Bo jak obrabia się, to jeszcze oglądam ze 2 razy czy 3, czy czasem nie ma jakiegoś failu, żeby trzeba było przyciąć, czy czegoś nie popsułem. Bo w tym poprzednim odcinku, co oglądaliście, się trochę wystraszyłem, bo jak gdyby nie odbił od tura ten przycisk z tyłu i nie miałem kontroli nad wychylaniem i zaciąganiem do siebie, w sensie wywalaniem jak gdyby z łyżki i zaciąganiem na siebie. Już się trochę wystraszyłem, że coś popsułem, ale jednak nie, jednak było wszystko dobrze, tylko trzeba było podnieść wyżej i puściło zawory. O, ten pan ostatnio był u mnie i się pytał, kto handluje cielakami, a go odesłałem do następnego. Do złodzieja wiejskiego. Wiecie o kim mowa, ci co już subskrybują jakiś czas. Wiecie o kim mowa, bo już kiedyś o nim się wypowiadałem. Nice. No i kolejny kawałek co zacząć. O, tu cofnijmy. Słupko obrobione. Jeden słup za mną. Jeszcze tam są chyba 2. No i tamten trzeci do obróbki. To znaczy jest już praktycznie obrobiony, bo przyczas zostało dorobić tylko. No. Super robota. Super robota, mi się podoba. Nie dość, że się najeżdżę w ciągniku. Nie dość, że użyję. To jeszcze pieniądz jakiś dostanę. Zaraz będziecie pytać się, ile mam z godziny. Nie powiem, bo to jest nieważne. Jak się ma skilla, to i ma się dobre pieniążki. Nie no, takie pierdolenie głupo teraz. Najgorsze, że ja nie jestem pierwszy raz tutaj. Gdzieś mnie ten pan wyprowadził w pola.
i nie wiem jak wrócić do niego do domu. Nie, no wiem, chyba. To znaczy postaram się tam trafić. To aż tak ciężko nie może być, nie przesadzajmy. Kurczę, jakby tu zrobić, żebym miał idealnie... Bo w lewo będę kręcił, mi się miejsce w miejscu nie chce zawracać. Bo to dla mnie strata czasu. Bo tak to tylko zawraca się jebs. Fakt faktem, jak się robi ten... miejsce przy miejscu, to chociaż te górki i dołki się wyrównują. Bo tu się zrobi górkę, tu dołek i to tak wszystko... Może? Przejdę? A, tyle co tam zahaczyłem, ten... Takie zahaczenie to nie zahaczenie. Nie połamałem, to nie połamałem. O, tu jest. Tu jest staw podobnież. Ładne ryby niby w nim są. Będę musiał się dogadać i kiedyś tu przyjechać. O, wodę widzę. Wejścia też są. Może tu się kiedyś przejadę i rybki co połapię. Takiego karpia, takiego bym złapał, jakby był. Nie no, żartuję. Wiem, że wielu z widzów chodzi na ryby, bo nawet jak mnie dodaliście na fejsie czy na fanpage'u, czasami spowoło przeglądam, kto tam polajkował, także fanpage w opisie do Facebooka, no to ten, to sobie przeglądam, po prostu kto tam co robi, no i często widzę, że ktoś sobie jest na rybkach, czy pierwsze wędkowania, to się widzi, naprawdę, też przeglądam wasze profile, nie tylko wy moje. Ta skrzynia to mnie do szału doprowadzi, no. Ile mamy minutek? Już 12? Ale szybko zleciało. Ja pierdzielę, myślałem, że krócej gadam. No to jeszcze chwilkę i będę kończył vloga, lol. Nie sądziłem, że to tak szybko mija. Jednak z wami to mi czas szybciutko mija. Tak jak na dyskotece czas szybko płynie. Czy coś tam, coś tam. O, jest za 15:15. Nie wiem, nie znam. Kiewnę u mnie głową, to mu też kiewłem. Ludzie, bizum w polu, bizum mucą. Nie wiem co mucą, ale coś mucą. Tam sobie ktoś coś bizunem musi, ale tam coś zielone jest. Chyba, że to takie zboże zarośnięte. Nie wiem co to tam muszą. Wolniutko jedzie, bo jedzie. Nie wiem, nawet opcji tam nie mam jechać zobaczyć, bo nie będę jechał. Patrzeć co kto tam robi, no bo to tak nie wypada. Ale powiem wam, że takie dziewuszki tu szły. No ale mnie taki pak spotkał, że musiałem zawrócić i jechać w tamtę stronę. O Jezu. Żeby nie było, mówię to 4 tygodnie wcześniej było. Niż filmik wydany. Albo 5, nie wiem. No bo to ludzie teraz tak to wychodzi, ale dziewuszki takie żeła. Nawet popatrzeć za bardzo sobie nie mogłem, bo szef stał, a ja tutaj muszę pracować, bo godziny lecą. A chciałem sobie zobaczyć, no ale akurat jak one szły, przechodziły, to ja zawróciłem już i jechałem w drugą stronę. W tą stronę jechałem, co jadę teraz. A szosa tam, one sobie szły spacerkiem, no ale dupa. Nie, tam żartuję. Trzeba robić, a nie. Skoro ktoś za to płaci, to trzeba napierdalać. A poza tym jak to lubi, nawet nie spojrzały na takiego New Hollanda. A taki piniążek, ciuniczek. Taki majestatyczny. Dziewuchy nie znają się niektóre co dobre. I poszedł dalej. Strasznie długo opuszcza, ale to tam. Najmniejszy problem. To by trzeba było gdzieś w opcjach wejść, ale tu nie ma komputera, więc nie umiem. A poza tym nie mój ciągnik, więc ja się tego nie tykam. O, do 1500 zszedł.
pod górkę i ciemniejsza ziemia, sztywniejsza. Ale krzywo teraz idzie, tak bym jechał. To jest zniżenie, bo staw jest, ale to jeszcze staw wykopany, to ziemia odrzucona na boki, to jaki to dół musiał być. Nie wiem, no kurde, coś zielonego takiego tam łucą. Chyba, że to po prostu, nie wiem, pszenica, cholera wie co to zarośnięta. Albo ktoś zielsko se wymłaca. Sąsiadowi będzie się naprzykrzał i sąsiadowi w pole będzie rzucał. Dobra, ludziska, kończę tego vloga. Napierdzielam dalej. Także zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie. I widzimy się już za tydzień. Także trzymajcie się. Do następnego. Siema.